zakresu tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą w roku 2013, druk numer 238. Projekt nie był przygotowany na 10 dni przed sesją, dlatego przed jego rozpatrywaniem należy wprowadzić go pod obrad. Czyli musimy teraz ten projekt, który Państwo mają przed sobą, z autopoprawką, którą żeśmy przyjęli dzisiaj na poprzednią, tak? Jest tam autopoprawka. Proszę bardzo. Głosujemy. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. No i proszę bardzo, ja może przedstawię pokrótce temat projektu uchwały. Tak jak powiedziałem, 12 tysięcy, Państwo mają to przed sobą, 12 tysięcy jest to pomniejszona kwota z 15. Jest również pokazana kwota, ile jest do doposażenia tej 88 tysięcy. Przy okazji projektu mówię, że dzwonił do mnie Pan Jurczak, do Pani Haliny mówię, dzwonił Pan Jurczak, żebyśmy tutaj przygotowali temat do rozdysponowania zakresów tych urządzeń, które mają być dostawione na ogródki jordanowskie, oraz pokazujemy tutaj kwotę 35 700 zł jako realizacja zadania z tamtego roku z WPF-u na osiedlu Kazimierzowskim 7. Czyli w tym momencie otwieram dyskusję na ten temat. Co dla Państwa jest tutaj niejasne, chętnie odpowiem na pytania. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie zmiany z zakresu tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów, które miały architekturę w roku 2013.